Cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was dzisiaj w takim bardzo krótkim materiale na temat dysku pod M2. Jest to pierwszy raz, kiedy mam styczność z tego typu dyskiem. Problem dysków SSD starego typu jest taki, że one wykorzystują złącze SATA. I to złącze SATA ma przepustowość na poziomie 600 MB na sekundę. Jasne, o ile pomyślimy sobie, że taka ilość to naprawdę dużo i w większości wystarcza do standardowego działania. Złącze M2 daje nam natomiast przepustowość o wiele, wiele większą. I dla przykładu ten dysk jest w stanie osiągnąć prędkość odczytu na poziomie 3 GB na sekundę i zapis na poziomie 2 GB na sekundę. Aby podłączyć tego typu dysk do naszego komputera, musimy oczywiście posiadać takie złącze na płycie głównej. W mojej akurat płycie głównej jest ono schowane troszeczkę głupio za kartą graficzną, więc aby zamontować taki dysk, musiałem najpierw zdemontować kartę graficzną. Złącze jest malutkie, a dysk wchodzi do niego bez najmniejszego problemu. No, wypadałoby jeszcze zabezpieczyć go śrubką. No i zasadniczo cała instalacja jest dziecinnie prosta. No i następne, co musimy zrobić, to oczywiście ustawić sobie boot order w BIOSie naszego systemu, aby instalacja powiodła się pomyślnie. Jednostka, którą będę miał przyjemność testować przez najbliższy czas, to terabajtowy dysk najnowszej generacji od Plextora. No i myślę, że gdzieś do 2 tygodni powinienem wyrobić się z jakąś pełnoprawną recenzją i powiem Wam nieco więcej na temat tego dysku oraz czy odczułem jakąś większą różnicę, przesiadając się z Samsunga, którego miałem na złącze SATA. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że taki króciutki materiał Wam się podobał. Do zobaczenia, na razie, BIOS.